W XIX wieku wybitny polski etnograf Oskar Kolberg dokumentował kulturę polskiej wsi. Wśród zgromadzonej dokumentacji znajdują się także zapisy melodii, opisy tańców, a także wzmianki o instrumentach. Dzisiaj kontynuujemy tę opowieść o ligawkach. Już ze średniowiecza pochodzą świadectwa, że instrumentów podobnych do dzisiejszych ligawek używano w wojsku, używali ich także stróże nocni, a także pasterze do komunikacji na większe odległości, gdy głos okazywał się za słaby. Na przykład do wzywania pomocy, kiedy stado atakowały wilki, do zwoływania trzody, do manewrowania dużym stadem. Mamy też dokumenty świadczące zabytki, wykopaliska, świadczące o tym, że instrumentów tego typu używano w miejscach związanych z przedchrześcijańskim kultem religijnym. Na początku XIX wieku funkcja wojskowa, pasterska tych instrumentów zaczęła powoli odchodzić, natomiast dźwiękowi ligawek przydano znaczenia religijnego. To jest taki instrument, który gra się na mrozie, no jak to mówię. W adwencie to jest zima. Inne muzyki przestawały, tylko grały na ligawkach. A ja jak teraz wyjdę jak rano o 6, to w Gocławiu na wieży słychać dzwon na Anioł Pański. Dzwon przestaje dzbić, a ja na ligawce gram, ja przypominam ludziom, że jest adwent. W tej funkcji religijnej na ligawce grano wyłącznie w adwencie, czyli w okresie poprzedzającym bezpośrednio Boże Narodzenie. Ta tradycja jest związana z rokiem liturgicznym Kościoła katolickiego, a zwyczaj upowszechnił się na wschód od Wisły, przede wszystkim na wschodnim Mazowszu i Podlasiu. To są takie, można powiedzieć, ligawkowe bastiony i w nieco mniejszym stopniu na Warmii i Mazurach, czyli na północ, aż po Olsztyn, na południe, południowy wschód, na Lubelszczyźnie. Skąd wzięła się nazwa ligawka? Jest wiele hipotez. Zebrał je i omówił w swojej książce pod tytułem Muzyka Adwentu profesor Piotr Dalik, a oto kilka z nich. W czasie polowań używano psów, najczęściej wyżłów, które w Staropolszczyźnie zwano legawcami, a do komunikacji, również w czasie polowań, używano instrumentów dętych, prawdopodobnie przypominających dzisiejsze ligawki. Być może zatem źródło słów jest łowiecki. Inna hipoteza. Instrument w czasie gry można trzymać w ręku, w powietrzu, natomiast, żeby grało się łatwiej, można go również oprzeć, na przykład na płocie, na studni. A zaznaczyć należy, że po staropolsku legać, ligać, to właśnie kłaść, położyć. Inny pomysł. Ligać to także ślizgać się. Co z kolei może nawiązywać do specyficznej techniki gry na tym instrumencie, która polega na swoistym prześlizgiwaniu się pomiędzy kolejnymi dźwiękami. Na ligawce grano najczęściej bezpośrednio przy domu, przy zabudowaniach gospodarskich. Legacze, bo tak się często mówiło o osobach grających na ligawce, starali się jednak kierować instrument na otwartą przestrzeń, żeby jego dźwięk niósł się jak najdalej, ponieważ donośność była czymś pożądanym, żeby ten sygnał dotarł do jak największej ilości odbiorców. Niektórzy wchodzili na dachy tych zabudowań.
kolei stawali przy studni, która miała spełniać rolę swego rodzaju rezonatora, który wzmacnia dźwięk instrumentu. Wszyscy praktycznie starzy mistrzowie zgodnie twierdzą, że najlepszą pogodą do grania był lekki mróz. Wtedy dźwięk niósł się najdalej, a i grało się najłatwiej. W lipcu, jakbym byli, to w lipcu się... O, bo tutaj to rozepchnięte. Woda mi się przeleje, zamarznie, drzewo jest namarznięte, to wtedy jest, ma echo. Woda oblewała wnętrze instrumentu, pozostawiając cienką warstwę, którą za chwilę ścinał mróz, pozostawiając warstewkę lodu, co powodowało, że instrument był bardzo gładki od wewnątrz, a po drugie, dawne ligawki, jak mówią niektórzy, wyglądały jak trochę jak spod siekiery. Nie były do końca szczelne. Woda dostawała się w nieszczelności, po czym zamarzając uszczelniała instrument, co wpływało na donośność dźwięku i lekkość gry. Dawniej grających na ligawce było znacznie więcej niż dziś. Często było kilku legaczy w jednej wsi. Bywały takie miejscowości, w których grę praktykował praktycznie każdy młody chłopak. Grywały nawet całe rodziny. Z tym, że przede wszystkim byli to chłopcy i mężczyźni, dziewczyny i kobiety, to znacznie rzadsze przypadki wśród legaczy. Nieraz to się nas chodziło. Teraz to takiego zwyczaju nie ma, ale kiedyś to nas chodziło się na drogę kilku i grali, albo jeden u siebie, drugi, trzeci, jak słyszał jeden, że grają, to wszyscy wychodzili i grali. Sygnały grane na ligawkach nie są przypadkowe. Ich melodia ma swoją formę. W celu zapamiętania tej melodii, jej formy, podkładano często pod nią krótkie wierszyki. Na przykład takie. Nie siał, nie orał, nie siał, nie orał, nie będzie zbierał. Takich melodii, wierszyków jest dużo. Przechodziły najczęściej z ojca na syna. Różni legacze grali według różnych schematów, różnych wierszyków, różnych melodii. Poczekaj, nie pójdziesz, posiedzisz na łudzie, zaczekasz na przed zapuście. Babiu, babiu, chłopskie kolano. Czy tak się zalewuje, to już nie potrzeba. Grający na ligawkach, wszyscy wyrabiali instrumenty sami, ręcznie, za pomocą ręcznych narzędzi, takich jak piły, różnego rodzaju dłuta, heble czy świdry i tym podobne. Rozpoczynano od wyboru właściwej gałęzi, najczęściej zakrzywionej, najlepiej bez sęków. Gałąź taka, ścięta, powinna być przez odpowiedni czas wysezonowana. Następnie pozbawiano ją kory, przecinano wzdłuż, na pół, za pomocą piły. Powstałe w ten sposób dwie połówki drążono, podobnie jak drąży się cukinię, za pomocą ręcznych dłut. I tak wydrążone połówki z powrotem razem składano, po czym na instrument zakładano obręcze z grubego drutu metalowego, metalowych opasek, korzenia jałowca albo korzenia sosny. Sposobów na ściśnięcie dwóch połówek było wiele. Dawniej instrumenty uszczelniano smołą, smarując warstwą w miejscu przecięcia. Dzisiaj wytwórcy stosują raczej kleje i lakiery. Eksperymentowano z różnymi gatunkami drewna. Mogły być to zarówno drzewa leśne, jak i owocowe. Najlepsze ligawki są z drzewa świerkowego, lipowego i sosnowego. To raczej sosnowe to z gawęzi. No i tak samo i lipowe z gawęzi. Grube gawęzi, takie, żeby nie miała sęków za dużo, tak samo i sosnowe. Jak dużo sęków, no to chodzi o to, że jest ciężko wyrobić, bo na sęku może
prostu sobie wyskoczyć. No, a czym drzewo starsze ma lepszy głos. Bardzo ważną częścią instrumentu jest ustnik. To od staranności jego wykonania zależy jakość dźwięku tego instrumentu. Kształty ustników były bardzo różne. Legacze dobierali jego średnicę, sposób uformowania według własnych potrzeb, według własnych ust. Nieliczni tworzyli instrumenty bez osobnego ustnika, drążąc utwór ustnikowy bezpośrednio w korpusie ligawki. Usta to jest cała pistałka, no. Więcej nic. Za duży otwór to nie można zagrać, za mały też, tak? Trzeba takie jest dopasować do ust. Czas II wojny światowej przyniósł kres grze na ligawce w Polsce. Okupanci surowo zabraniali grania. Nie znając i nie rozumiejąc tego zwyczaju, sądzili, że w ten sposób miejscowa ludność kontaktuje się na przykład z partyzantką, która ukryła się gdzieś w lesie. Owszem, takie przypadki się zdarzały, jednak były absolutnie sporadyczne. A gra na ligawce w czasie wojny no, mogła mieć bardzo poważne konsekwencje, ze śmiercią włącznie. To spowodowało, że po wojnie zwyczaj przygasł, jeśli nie wygasł, w niektórych miejscowościach zupełnie. Na szczęście znaleźli się badacze, entuzjaści, którzy postanowili zwyczaj ten przywrócić do praktyki, do życia. Mam na myśli tutaj przede wszystkim pana Kazimierza Uszyńskiego, wieloletniego dyrektora Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz panią Wandę Księżopolską, etnografa z Muzeum Regionalnego w Siedlcach. To między innymi za ich przyczyną, ich zasługą jest to, że dzisiaj jeżdżąc przez wsie wschodniego Mazowsza i Podlasia możemy w Adwencie słuchać dźwięków ligawki. Poza wyjazdami do wsi, w których zwyczaj ten jest wciąż praktykowany, dobrą okazją do zapoznania się z instrumentem, z jego brzmieniem, budową, a także z osobami, które grę na nim praktykują, są konkursy gry na ligawce, które odbywają się w Ciechanowcu, w Muzeum Rolnictwa, w Siedlcach, w Łochowie i w Jabłonnie Lackiej. Dźwięk tych pięknych instrumentów znowu rozbrzmiewa na wsi. Rozbrzmiewa coraz częściej. Bardzo cieszy, że po ligawki sięgają nawet kilkuletnie dzieci. I co ciekawe, grę na ligawce zaczynają praktykować również zainteresowane osoby spoza społeczności wiejskiej, mieszkańcy miasta.